Nikodem Rozbicki przed paroma tygodniami pochwalił się zdjęciami ze skaut Laru Willis, córką Demi Moore i Bruce'a Willisa. Na części z nich można było zobaczyć ich przytulonych. Teraz polski aktor potwierdził, co połączyło go z Amerykanką. Myślę, że to będzie ładna historia, mówi Nikodem Rozbicki i córka Bruce'a Willisa. Nikodem Rozbicki ma za sobą długoletni związek i rozstanie z Julią Wieniawą. Ostatnio, gdy ona skupiała się na promocji nowego singla Sobą Tak, aktor spędzał czas w Stanach Zjednoczonych. Nie pojechał tam jednak na urlop. Niedawno wyszło na jaw, co go tam ściągnęło, kiedy w zeszłym miesiącu Rozbicki pochwalił się na swoim profilu na Instagramie galerią zdjęć, na których towarzyszy mu skaut Laru Willis, starsza od niego o rok córka Bruce'a Willisa i Demi Moore, wywołało to niemałe poruszenie. Na wspomnianych kadrach 33-latka pozowała u boku polskiego gwiazdora w białym szlafroku, na jednej z fotografii widać było też element przypominający syreni ogon. Na innej siedziała w wannie i wtula się w ramię aktora. Moja podróż do Los Angeles przyniosła mi wiele wspaniałych przygód. Zwieńczeniem tego był film, który właśnie skończyliśmy kręcić. Jestem wdzięczny za wszystko, co się wydarzyło, że miałem odwagę tu przyjechać i że spotkałem tak cudownych i utalentowanych ludzi na mojej drodze, zdradził wówczas 32-latek. Co połączyło Rozbickiego ze skaut Willis? Teraz Nikodem Rozbicki pojawił się w Dzień Dobry TVN, by opowiedzieć nieco więcej o niedawnym pobycie w Stanach. Choć obiecał, że nie ujawni nic o filmie, który nakręcił ze skaut Willis, to potwierdził, że produkcja jest obecnie w montażu. Zdradził także, co połączyło go z córką Bruce'a Willisa. Ja ze skaut poznałem się w szkole, studiowaliśmy jeden semestr razem. A potem 3 miesiące później był casting i po tym castingu spotkaliśmy się na próbach i zaczęliśmy razem działać. Myślę, że to będzie ładna historia. Trzeba dać temu szansę, wyznał aktor.